Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Kingdom Come Deliverance. No cóż, trafiliśmy za sprawą Tereski do jakiegoś dziwnego miejsca. Tam widziałem jakiegoś kucharza, młynarza, oberżystę, jakkolwiek to nazywać. I teraz co mamy zrobić? Gdzieś mamy pójść, tak? Mamy jakiś miecz tutaj? Nie wiadomo. Niewiele co widać, ale załóżmy, że idziemy tędy, bo tam dalej to jest wszystko zagrodzone. Co my tutaj mamy? Nie czak, mi bój ty dalej. Kuman, wieśniaczka, Dokąd my właściwie zmierzamy? Czekajcie, zobaczmy tutaj, aha, nie ma dziennika, ulala. Idę gdzieś po omacku, tak naprawdę. Tam widzę... Aha, widziałem. Zamek. Do you need some help? It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Scalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Scalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse, but at least the fever's broken. No, ciekawe. Jak udało ci się mnie ocalić? Albo co robiłaś w Skalicy? No, to jest całkiem dobre pytanie. Co robiła Terenia w Skalicy? What in the world were you doing in Scalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. No to zapytajmy, jak udało jej się nas ocalić. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Scalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Szukali mnie? No właśnie. Pan Bożek. Searching for me?
Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robart. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. No właśnie. No dobra, jesteśmy zmęczeni. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? I haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humour back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. No pięknie, pięknie. No tak, każdy czegoś chce. Gdzie jestem? No, gdzie this jestem? Is your uncle's house. We're in Rattay Mill. My uncle's miller Peszek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. No, to chyba czas się brać za robotę, co? Ile można w łóżku leżeć? I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanisch of Lipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. No, zawdzięczamy im życie, no to podziękujmy chociaż. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Mamy pójść do Radzika Kobyły. Dobra. No to dobrze, no to co? To możemy tutaj z garnka coś zjeść, bo rzeczywiście trochę głodni jesteśmy. No i może byśmy wzięli coś na drogę. O, bułkę nam tutaj dała. Pięknie. No w młynie to zboża na mąkę raczej tam nie brakuje, i samej mąki pewnie też nie. To jest nasza skrzynia? Nasza skrzynia. No dobrze, no to mamy tutaj różne ciekawe rzeczy. Aha, to są te rzeczy, które żeśmy tam... Nie, no to dobra, to się przyda, słuchajcie. Żeby sprzedać może. Okej, ale to nie w tej chwili. Bo w tym momencie musimy sobie wejść w dziennik i zobacz. Ach, tu kurczę. Zadania poboczne. Dobry złodziej. A, takie rzeczy. Odzyskaj miecz ojca. Znajdź Mark Warta z ulic i pomścić swoich rodziców. No tak, to jest ten, co później na koniec w którymś tam odcinku mówił Auf Wiedersehen. Przebudzenie. No dobra, no to co, to porozmawiajmy z młynarzem Peszkiem. Pytanie, czy tu możemy wejść, czy to teren prywatny, czy jak to wygląda? Porozmawiaj. Odkryłeś punkt szybkiej podróży. No i co, jak nie mogę z nich korzystać? Dobrze. Turniej ogłoszony przez pana Hanusza odbywa się co 7 dni na górnym zamku w Ratajach. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności uczestników w posługiwaniu się wszelkimi rodzajami broni. Jest przeznaczony dla pospólstwa, więc też możesz się zapisać. Po ukończeniu misji pobocznej z całą pobożnością z panem Janem możesz przyjąć od niego nowe zadanie, co rozpocznie turniej. Jeśli nie wiesz, gdzie go znaleźć, poszukaj ikony takie jak widać. No dobrze, ale my chcieliśmy porozmawiać z młynarzem. Młynarzu. Jestem Henryk. Dziękuję za opiekę nade mną. No. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peszek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo.
and talking of you being at death's door. While you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Czego ode mnie potrzebujesz? Albo, czy mogę to spłacić? Look, couldn't I just pay you instead? I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the costs and for a whole fortnight of my valuable time. 50. Kurczę, mielibyśmy tyle. Nie mam tyle. I don't have that much. Then come back when you have. Debts must be paid, or you can still wipe the slate by doing that little job for me. No dobra, no to niech powie, co to za robotę. No kurczę, wolałbym mieć go z głowy, bo... ale powiem wam szczerze, że to po co nas ratował, skoro ma teraz pretensje, nie? Tell me about it. A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Intrygujące. Ale skoro pyta się, czy boimy się trupów... no dobra, niech powie więcej. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring, my mate. Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's... disrespectful to disturb a corpse. Never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? No, mówi sensem, co prawda. Po co bać się czegoś, co stworzył Pan Bóg, nie? Kurczę. Nie zaryzykuję honoru, a to wpływa na nasz honor. Wiecie co, ciekawy jestem tego, o co tutaj chodzi. Zrobię to. I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. May the Lord watch over you. Otrzymałeś gorzałka. No to już wiem, o co chodzi z tym. Niech ci się lepiej kopie. Zdobądź szpadel. Powiedział, że koło młyna gdzieś leży. No to poszukajmy tej łopaty, tego szpadla. Ale powiem wam, fajnie tutaj to wszystko wygląda. Kurczę, o, terenia tutaj siedzi. No dobrze, to może nie patrzmy na terenie, bo mimo, że ponętna i tak dalej, tylko spróbujmy znaleźć łopatę. Bo to jednak nam się bardziej przyda do roboty
tej niecnej roboty, którą mamy wykonać koło młyna. Znaczy koło nie znaczy wy, a to jest w ogóle jakaś stodoła. Łopata. No dobra, no to może gdzieś tutaj. No powiem wam szczerze, że jest... O, jest! Że to jest dosyć, kurczę, no, ciekawe. No. Dobra, szpadel mamy. I teraz spójrzmy na mapę, jak to tam wyglądało. Co tutaj mamy? Zleceniodawca. Okej, okay, to nowe zadanie DLC. A to ja mam w końcu DLC, czy nie mam? Kurczę, ja z tym epikiem to nie jestem w stanie dojść do ładu i składu. Idź do Pirksteinu, do pana Radzika Kobyły, a to jest zdolność dla młynarza Peszka Pierścień Umarłego. O, to kawałek drogi nas chyba czeka. No dobra, no to ciśniemy, słuchajcie. Swoją drogą wykopywanie trupów. Czegoś takiego się w tej grze nie spodziewałem. A mówiliście, że gra będzie nudna. A tu proszę bardzo. Takie ciekawe zadania. Proszę, znalazłem jakiegoś trupa, ale nie wiem, czy to o tego chodzi. Tu następny. Ale czekajcie, czekajcie. Da się coś z tym trupem zrobić? Oj, psy. Eś, kurczę, ześlizguje się non-stop. Dobra, moment. Tutaj jakiś wychodek. Tutaj jakieś zabudowania. No dobra, nie no, ciśniemy dalej, słuchajcie. Muszę przyznać, że tutaj, kurczę, są naprawdę konkretne połacie terenu. I tak sobie chodząc, to jednak trochę to trwa. O, to chyba tutaj. Zacznij kopać. No okej, okay, dobrze. No to kopiemy. A co on tak z gołymi śmierdziuchami chodzi? Nie ubraliśmy się. No i dobra, i co teraz? Christ, wound. Użyj. Fucking stink. Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, that stench makes me want to puke. Peszek will pay for this. No jak stąd teraz wyjść? Kurde, wgramolił się do grobu. Ty musisz koniecznie umyć śmierdziuchę, bo żeś go tam smyrał po brudce paluchem. Widziałem. Dobra, co tutaj dalej trzeba ogarnąć? A, wróć do Peszka. No tak. Czyli zaczynamy tryb przynieść, wynieść, pozamiataj, tak? No dobra. Ja wiecie, będę robił takie cięcia, chyba że coś ciekawego się trafi, albo jakieś tam moje wrażenia, czy coś. Koniecznie muszę buty założyć. Patrzcie, co tutaj odkryłem po drodze. Jakie fajne, kurcze towarzystwo. I to są łaźnie. No, ciekawe. A tutaj przejścia nie ma. Lost something? Co? Nie. I'm not lost. Już się domyślam, co to za łaźnie. Dobra, jesteśmy prawie u celu. Już prawie dochodzimy do młyna. To zdaje się, to jest wioska Rataje, tak? Bo tutaj było... znaczy, w trakcie tego, czego nie widzieliście, to wyświetliło się, że odkryłem Rataje. Czyli podejrzewam, że tak to się wszystko nazywa tutaj, tak? Można się upewnić. Łaźnie... No, Rataje. No dobra. To niech i tak będzie. Wszystko, kurcze, jest tutaj okryte tą mgłą wojny. Odkryłeś nowy poziom witalność. Terenia sobie siedzi. Co ty tutaj, Tereniu, czytasz? A nie, ty nie czytasz. Coś tam haftuje. Dobrze. Panie Peszek, chodź, panie młynarzu, bo chcę z tobą pogadać. Jesus Christ be praised. Nie było tam żadnego pierścienia, albo możesz mi powiedzieć, a to chyba też byśmy mogli... Słuchajcie, o, możesz mnie nauczyć, jak wyłamywać zamki. No już odsiedzieliśmy swoje za to chyba. Ale może najpierw w ten sposób. Możesz mi powiedzieć... Can you tell me... Słyszałeś o tym, co się stało? No może najpierw zacznijmy od tego. What do you think about everything that's happened?
I don't concern myself with the doings of my betters. But this mess isn't good for business. Them two brothers should sort things out between themselves without dragging us into it. I don't give a damn who's king, but that usurper from Hungary has gone too far. To może wiesz coś o tych Kumanach. O ludziach ze Skalicy też się dowiemy, tylko za chwilę. Do you know anything about those Cumans? The heathen scum that Sigismund brought here. Why do you even ask? You've seen with your own two eyes what they're capable of. No dobra, no i jak tam ze Skalicy ci ludzie? What about the Skalitz folk? God sent them to punish us for our sins. They don't work, they just idle around begging. And you want to keep a close eye on your belongings when they're around. I'll be glad to see the back of them. Ja widzę, że w tych ratajach to chyba wszyscy są gościnni, tak w dupę uprzejmi za przeproszenie. That's all. No dobra. Możesz mnie nauczyć, jak wyłamywać zamki? No dobrze, no to ogarnijmy to. Try unlocking this trunk. Włamywanie łatwe. Spróbuj otworzyć te skrzynie. No dobra, tu przynajmniej nas chyba nie wsadzą. Hold the lockpick in your right hand. W prawej ręce trzymasz wytrę. Aha. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism at the right moment. It's quite easy. It only takes a bit of practice. Now try poking around in the lock with the pick until you feel the right point where the tumbler is. No grzebie i co? Grzebie. Ale to ma jakoś... O! Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Obrót zamek. Otherwise, it'll be fucked and you'll have to start all over again. Aha, dobra. Już chyba kumam, w czym jest rzecz. You forced it and brought the lockpick. That crack could be heard in Kuttenberg. You have to watch out for that. An experienced guard will... Dobra, przestań nawijać. Już chyba wiem, o co chodzi. Ja nie jestem dobry w wyłamywaniu. You're a damn hand now. Make something out of you yet. But remember, this trunk's only for practice. With real locks, you have to watch out. Nie cwaniakuj. O, chodno tu, bo ja jeszcze z tobą nie skończyłem. Gdzieś to poszedł. Chodź, przyjacielu. No dobra, no to nie było tam żadnego pierścienia. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. No to chyba nie mamy wyjścia, co? All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past the lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. I have some experience. All right. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. Here's a lockpick for the job. Powiedz coś o innych młynarzach, powiedz mi coś o sobie. No może się dowiemy czegoś o nim, bo podejrzany typek. Tell me something about yourself. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. A coś o innych młynarzach? Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wojciech in Kohelnitz and Simon in Sasa. Tell me about Wojciech. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies.
What about this Simon in Sassau? An odd one he is. A loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. No dobrze, coś tam wiemy. Koniec rozmowy. Farewell. Dobra, szanowni państwo, trzeba się ubrać, bo to tak nie godzi się chodzić na bosaka. Także tutaj gdzieś... Aha, tam jest ta nasza skrzynia. Dobra. To co my tutaj chcemy? Buty szlachcica. Niszczyć, nie niszczyć. Lniany kaptur. Co to oznacza ten krzyżyk? Słuchajcie, możecie napisać w komentarzach, bo ja nie za bardzo kapuję. To oznacza, że to jest uszkodzone, zepsute, czy coś innego, że nie możemy tego nosić. Zaraz. Zielona koszula. Jest poplamiona z tego, co widzę. Ale czy to można umyć? Wyprać, znaczy się. To są chyba też nasze. To chyba też nasze. Skórzana kamizelka. To nie wiem. To są jakieś robocze buty. Połatane nogawice. Słuchajcie, to jest sporo wszystko warte. To warto byłoby gdzieś to sprzedać. Tylko no właśnie. Tylko gdzie? Aha, i grosze. No dobrze, no to jak na razie to odpuścimy temat. Spróbujmy się ubrać. Zbroja. Stare buty. Załóż. To załóż. I zielona koszula. Tak. No. I to byśmy mieli, tak? A miecz pana Radzika to tutaj był? Czy? A nie, no zabrali nam przecież, kurczę. Zabrali nam miecz pana Radzika. O, Terenia. Ty tak mi tutaj nie mrucz i nie ochochaj. Dobra, to gdzie my tam mamy teraz poleść? Znajdź pierścień ukryty w domu kata i ukradnij go. Aha. No dobra, to ciśniemy z powrotem. To po co my tu wracaliśmy? Znaczy nie, no ubrać się. Słuchajcie, wiecie co? Bo miałem robić cięcie, ale tak teraz sobie pomyślałem. No właśnie. A może tutaj ogarniemy trochę sprzedawców po drodze, bo to i tak wiecie, po drodze mamy. To już jest łaźnia, to tyle się dowiedziałem, to wiem. Natomiast warto byłoby tutaj ogarnąć temat, proszę państwa, różnych handlarzy i tak dalej, ciekawych miejsc, gdzie by można było się przejść, gdzie by można pohandlować. No tak na dobrą sprawę to nam się na pewno przyda. A ten podobny do Zbyszka jest, nie? No, tylko takie bary ma. Twarz ma inną. No dobra, zbliżamy się. To jest chyba ten dom kata. Zjedzmy coś, słuchajcie, bo tutaj temu jak zaburczało w brzuchu, to przez chwilę myślałem, że to mnie. Jak to tam wygląda? Chyba się już najadł. Ale łóżeczko nam się zaczęło podświetlać, więc przydałoby się również przespać. No i teraz tam coś gościu wspominał, ten młynarz, o psach. Wypadałoby tam uważać na te psiaki. I cały czas, proszę państwa, intryguje mnie ten trup, który za domem leży. Dobra, spróbuj go wywieźć z domu, albo nie tak dawno pogrzebałeś tutaj pewnego skazańca. Retorykę mamy 4. Gościu nie wiadomo. Spróbuj go wywieźć z domu. No dobra, może najpierw z nim pogadajmy. This is a bit awkward, but recently you buried a convict and this convict Graj na uczuciach? Spróbujmy. Was a family man. He left 3 young children, and I thought it might ease their hearts if I gave them the ring their father had on him in his final hour. I'm sure you wouldn't bury him with such a valuable thing. Children, you say? You're right, I do have the ring. But actually, it's a worthless bauble. You can have it for a few groschen. Ha! Nie mam tyle. No dobrze, no to czekajcie, to w takim wypadku, no tak, mogliśmy wziąć jakiś hajs ze sobą. Aha, czyli już nie możemy go wywieźć z domu. Jasne, dobra. Czyli gościu tutaj, ale ten...
Co ty tu robisz? Czego chcesz? A co ci to obchodzi? Dobra, tutaj jest jakaś... Ty się tak nie spinaj, ziomuś. Dobra, mam pewien pomysł, ale... Ale będę potrzebował, słuchajcie, jakiejś broni. Tak na wszelki wypadek. Strasznie podejrzliwy jest ten kat. A mogę przeskoczyć przez płot? Tam od strony Hawiry? Za wysoko. Dobrze, musimy znaleźć jakiś sposób. Chwila. Dobra, gościu wszedł do chałupy. Ten pies, kurczę, mnie tutaj niepokoi. A, sierpa nie mogę wziąć. Nie mam się za bardzo czym bronić. Tutaj następny pies. Zamknij. Otwórz. O. No. Panie, bo ja bym chciał z panem pogadać. Rozmawiaj. Trening. Co z tym treningiem? No dobra, to zobaczmy, co to za trening. Trener psów. Can you help me with training my dog? Certainly. Początkujący. No dobra. I'd like to practice the basics. All right. But it will cost you. O ty w życiu. Dobra, może innym razem. Maybe another time. To co my tak, kurczę, on nigdy z domu nie wychodzi? Dobra, jakby się gdzieś ukryć. Czy on nas tutaj widzi? No chyba nie wchodzi do środka. Kurde, wszedł. Dobra, ja muszę poczekać na dogodny moment. Na pewno się jakiś trafi. Słuchajcie, gościu, jak się tam zamelinował w tej chacie, to kurde, nijak go wywabić nie można. To doszedłem do wniosku, słuchajcie, że... A ja się na złodzieja nie nadaję. Więc co? Spróbuję coś tutaj posprzedawać. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj mamy jakiś czarny pikowany czepiec, czerwony kaptur. No. Co, nie mogę tego zabrać? Czy gdzieś już to tutaj mam... Nie, no mogę. Te grosze bym zabrał. No, weź. Lekka przeszywanica, cokolwiek to jest. Uszkodzona jakaś, lniany kaptur. No nic nie mogę. Dobra. Wziąłem wszystko w rezultacie. Pyk. I tam pójdę, słuchajcie, do tego garbarza. Zobaczymy, co może nam zaoferować, co możemy sprzedać, czego nie możemy sprzedać. Przynajmniej trochę grosza załapiemy i może uda nam się spłacić dług u Peszka. Oczywiście podejrzewam, że przez to, że mi się nie udało, to no coś tam, czegoś tam nie będziemy mieli, tak? Ale akurat złodziejstwem się nie trudnie. O ratajak, porozmawiajmy o interesach. Nie mogę. O kurczę. Jakim władcą jest Hanusz? No to się przynajmniej dowiedzmy. Sir Hanusz is a good lord. Things won't be the same when that wastrel Sir Hanusz takes over. That will be a sorry day. A proszę, jak ci się żyje w ratajach? What's life like in Ratai? We got sturdy walls and two castles to protect us. There's not many towns have that. And we got everything we need here. We got an apothecary, a swordsmith, an armorer. We got a beautiful church and fine alehouses.
No to ładnie miasteczko zareklamowała. Ale to dobrze, że mamy tam płatnerza, mamy miecznika, to będzie gdzie się uzbroić. I jak mieszkańcy Ratajów traktują przybyłych ze Skalicy? How do the Ratai folk get on with the refugees? Well, they have it tough, no doubt. But there's not enough room for them here. How much longer will they be living on our streets? Nothing good will come of this. What if one of them's brought the plague with him? No tak, no z jednej strony babka ma rację, że no, ludzie, którzy mieszkają na ulicy, no to mogą się rozchorować, tak? Z drugiej strony podczas podróży mogli jakąś zarazę złapać i przetargać tutaj do Ratajów. No dobra, to czy słyszała coś o Kumanach? Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? I don't know if it's just old wild tales, but I heard truly terrible things. No dobra, i teraz co? Pogadamy o tych interesach? Pogadamy. Sprzedaj. Chciałbym coś sprzedać. Co można... Bandaż to mi się zdecydowanie będzie potrzebny. Ale tutaj bułeczka. Te bułeczki trzeba zjeść, bo one już się trochę zaczynają psuć. Mogę sprzedać buty szlachcica? Chociaż tak na dobrą sprawę to przydałyby się mnie. Czarny pikowany czepiec. Za 16,5. Spróbujmy. Ile ona ma w ogóle pieniędzy? Majątek kupca. 200. To bogata. Czerwony kaptur. Się zastanawiam, to jest chyba nasz kaptur, słuchajcie. Gorzołka. Może się przydać. Lekka przeszywanica. A to takie coś. To wiecie co, to też i to opylimy. Lniany kaptur. Bo teraz jak żeśmy w barach urośli. Odwar z nagietków, przepraszam, o nuce. Mogą się przydać, a nie są aż takie kosztowne. Płytowe nałokietniki. To by się mogło przydać podczas walki. Połatane nogawice. Czekajcie, rękawice łowcy. O, to jest sporo warte. Robocze buty. Zobaczmy tam dalej, co jeszcze. Zbawienny sznaps. Nie, tego nie. Skórzana kamizelka. To możemy sprzedać. Sera nie chcę sprzedawać, bo tam jedzenia za bardzo nie chcę sprzedawać, bo nie wiem, jak to tam będzie później wyglądało. Przeszywanica pokryta smołą. No można to. Połatane nogawice, dobra. To już mamy prawie 60. Te płytowe nałokietniki, kurczę, cały czas się zastanawiam nad tym. No dobra, niech będzie. Dalej ten lniany kaptur, można jej opylić. Już trudno, niech stracę. Buty szlachcica. Nie wiem, czy by mi się nie przydały, a najwyżej kogoś tam napadnę albo złupię, no zobaczymy, tak? Na pewno się trafi jeszcze jakiś tam, wiecie. 85,5. Sprawdź koszyk. No to zawrzyj umowę. No i dobra, i słuchajcie, i teraz tak. Wróćmy może... No całkiem niezły interes zrobiliśmy, moim zdaniem. Nie wiem, jak wy sądzicie, ale... Jak dla mnie całkiem niezły interes. Wróćmy do Peszka i spróbujmy Peszka spłacić. O wilku mowa. Chodź tu. Puszek, chodź. Mam dość pieniędzy, by spłacić mój dług. Otóż to. I've got the money to pay that debt. And I was afraid you had a chamber pot for a head. Hand it over. That job's still going, if you're interested. Sure, I'm on it. Nauczysz mnie, jak ukraść coś z kieszeni? Wiecie co, spróbujmy się nauczyć, ale nie wiem, czy to będzie do czegoś mi potrzebne, bo ja nie planuję jakby kraść, więc no zobaczymy. No, nie planuję, nie oznacza, że nie będę musiał. Would you teach me something about the milling craft? Like how to get things out of strangers' purses into your own? Aye, why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the mill where we won't be seen. May the Lord watch over you. Idź na tyły młyna z Peszkiem. Na tyły młyna. Nauka drobnej kradzieży. No dobrze, no zobaczymy. Panie, daleko ten młyn? Czekajcie, bo coś wolniej chce chodzić. O, na kucki to się wolniej chodzi. Proszę bardzo. Chociaż i tak go doganiam. Skubany. No, rozmawiaj.
I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Drobna kradzież. Okraść kogoś to nie przelewki. Jeśli zostaniesz złapany przez ofiarę czy też świadka z ręką w sakiewce, podniesie się alarm i będziesz ścigany jako złodziej. Aby kogoś obrabować, musisz najpierw podejść niezauważony i przytrzymując E rozpocząć kradzież. Zacznij od szperania w sakiewce przyciskając E. To nie jest takie łatwe, zwłaszcza jeśli twoja ofiara jest w ruchu. Im dłużej będziesz szperać, tym więcej będziesz mieć czasu, aby wybrać to, co chcesz ukraść. Aby coś ukraść, musisz do minimum ograniczyć czas szperania w kieszeni. Zorientujesz się, obserwując rozetę w tle, która będzie zmieniała barwę z czerwonej na zieloną. Aha. Ilość czasu, która pozostała ci w drugiej fazie dokonywania kradzieży, zobaczysz w środku żółtego wskaźnika w kształcie rozety. Obserwuj jej kolor. Gdy jest jasno zielona, twoja ofiara nie ma szansy cię nakryć. Ale gdy zaczyna ciemnieć i przechodzić w czerwień, ryzyko, że złapie cię na gorącym uczynku, wzrasta. Następna strona. Właśnie zanurzyłeś rękę w czyjejś sakiewce i musisz ją teraz wyjąć, trzymając nią swą zdobycz, nim skończy ci się czas i ktoś cię złapie. Aha, miejsce, gdzie kradniesz. Dobra, tutaj. A, to takie, że... Aha, czyli to taka minigierka będzie. No dobrze. Dobra, następna strona, zobaczmy. A nie, to już było. Okej, no to spróbujmy. Dobrze, że to tylko trening. Co, mamy się zakraść do niego, tak? Kradnij z kieszeni. A jak to teraz? Aha, dobra, rozumiem. Pyk, ciach, weź. A, dobra, już wiem, gdzie leżał problem. Dwa razy trzeba E kliknąć. Pyk, 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 pyk. Ha! That's the way. I hardly noticed you were there. I think you're ready to try it out for real. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you even get started. Thanks, Peszek. You're welcome. But I'll be having that dagger back now. Odstąpiłeś od 4 peszka. No, powiem wam szczerze, że takie łatwe to nie jest, żeby kogoś okradać, ale z drugiej strony to też mnie jakoś to nie kręci, więc może dlatego jestem nieco pierdołowaty tutaj w te klocki. Dobra, spróbujmy coś tu zjeść z talerza, pyk, z gara, przepraszam. Wrzuć do garnka. Aha, czyli nie mogę jeść? O! A to ciekawe. No dobra, to prześpijmy się. Do której ja bym chciał spać? Chciałbym spać, proszę państwa, do godziny 5. Myślę, że to będzie niezłe. To jest chyba 5. Rozpocznij. No, swoją drogą powiem wam szczerze, że coraz ciekawsza jest dla mnie ta gra. Co się stało? You can't be serious. Sleeping in other people's beds. Get out or you'll be sorry. No naprawdę? Get up. What are you doing lying here? Get the hell out. To gdzie mam spać? Przecież to było łóżko. Na ulicy? Ciemno jak nie powiem gdzie, u kogo. No to co to mam? To gdzie ja mam niby spać? No dobra, słuchajcie. Młynarz jest cholernie gościnny, w cudzysłowie. Mało, że nam tutaj każe różne dziwne przekręty robić, to jeszcze nie pozwala nam spać w łóżku. W sumie to taki mały misunderstanding powstał z tego wszystkiego. Natomiast w dniu dzisiejszym będziemy kończyć. Mam nadzieję, że film wam jakoś tam przypadł do gustu. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę.
No i co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.